Siemaneczko kochani, witajcie na moim kanale. Ja jestem Marta i dzisiaj przychodzę do Was z kolejnym filmem. Dzisiaj wracając z pracy, dostałam parę paczuszek. A więc stwierdziłam, że nie mogę oczywiście otworzyć ich sama. Muszę je otworzyć z Wami i opowiedzieć Wam, co ciekawego tym razem kupiłam. Więc zapraszam Was do oglądania. Jeśli lubicie filmy z paczkami, z zakupami, nie zapomnijcie zostawić subskrypcji i łapki w górę pod filmem, żebym wiedziała, że Wam się podobają. A teraz przejdźmy do otwierania. A więc przejdźmy do otwierania pierwszej paczuszki. Wezmę teraz tą najmniejszą, bo wydaje mi się, że najlepiej mi się ją otworzy. I już Wam mówię, co ja tam mam. Od razu sobie przygotowałam śmietnik. Już otwieram, roztwieram, otwieram. Postanowiłam nagrać taki krótszy film z tymi paczuszkami, ponieważ wiedziałam, że one do mnie przyjdą teraz. A czekam jeszcze na kolejną paczkę z Shein. Ale to będzie większa paczka. Będą rzeczy do domu, będą ubrania, będą różne rzeczy. Więc nie chciałabym, żeby ten film trwał godzinę i postanowiłam nagrać to teraz. I moją pierwszą rzeczą jest podkład. Jest to Fenty Beauty Pro Filtr Soft Matte Longwear Foundation. Nawet Wam do góry nogami pokazałam, nic nie mówicie. Jest tutaj 32 ml. Jest to kolor 105. Nie wiem, czemu mi się nie zoomuje. Wiecie co? Nie mam lampy. Jest dzisiaj ładne słoneczko, ale co chwilę są chmureczki i co chwilę jest tak ciemniej, jaśniej, ciemniej, jaśniej, ciemniej, jaśniej, więc sorry jak coś. Kupiłam go na Vinted za 50 zł, 62 z groszem z przesyłką. Było napisane, że jest on nowy i tak jest, zobaczcie, jest tutaj zalakowany, nieotwierany, nic nie macany. I już Wam mówię coś o tym podkładzie. Na stronie, na Sephorze jest ten podkład. Nie ma niestety tej 105, więc nie wiem, czy ktoś jej nie sprowadzał sobie z zagranicy. Bo jeśli nie ma na Sephorze, no to wątpię, żeby gdziekolwiek tutaj była. I ta sama pojemność na Sephorze kosztuje 159 zł. Ja kupiłam go za 50 zł. Pamiętajcie o tym. Za 50 zł. Więc to jest bardzo niewiele. Rozglądając się tutaj po kolorach, moim kolorem by był 110... 120 mógłby być za ciemny już, 110 wpada w różowy, stuwa jest biała, 105 nie ma. 105 jest pokazana jakby na testerach, na ręce i 105 tutaj wychodzi bardziej żółta, więc zaraz sprawdzimy, jaki to jest kolor. Co nam tutaj producent mówi o tym podkładzie? Jest napisane tak, idealny filtr z Photoshopa zawarty w podkładzie Pro Filtr Matte Longwear Foundation, dostępny w 50 odcieniach, więc jest bardzo dużo odcieni, możecie sobie dobrać. Chyba, że tak jak ja, na Vinted, Vintediary, jak są tutaj ze mną, to dajcie znać w komentarzu, znajdziecie sobie w jakiejś niższej cenie. Daje skórze natychmiastowy efekt wygładzenia, wyrównania oraz delikatnego matu. Można budować jego krycie od średniego po pełne. Bezolejowa, inteligentna formuła dopasowuje się do klimatu, w którym obecnie się znajdujesz. Jest odporna zarówno na wilgoć, jak i na pot, jak i nie podkreśla suchych skórek. To jest najważniejsze. U mnie widać są te suche skórki. Ja jestem po pracy, więc jestem po całym dniu. I tak wygląda mój podkład. Ja aktualnie na twarzy mam Glam Shopa. Uwielbiam ten podkład. Jeśli jeszcze nie próbowaliście, to naprawdę warto. Sorry, często spoglądam się w podgląd, ponieważ jest mi po prostu tak wygodnie. Muszę go tutaj rozpieczętować jakoś. Chciałam to zrobić nożyczkami, ale nie wiem, czy mi się to uda, nie niszcząc tutaj niczego. Jestem bardzo ciekawa tego koloru. Dobra, otworzyłam. Otworzyłam, wyciągam, wszystko ładnie zapakowane. Wygląda w środku on w ten sposób. Kurczę, powiem Wam, że no jest troszkę jaśniejszy chyba. Chociaż nie wiem, czy ta butelka nie robi takiego wrażenia. Zaraz sobie porównamy. Wszystko jest oryginalne. Wszystko się tutaj nam zgadza. Tutaj też mamy numerek. Oczywiście mi się nie ostrzy, jak zwykle. Widać, że wszystko czyściutkie, nowiutkie. Cudowniutkie. Wypuszczam sobie. No jest on jednak trochę żółciutki. Wiadomo, nie można porównywać do ręki, ale wydaje mi się... Zaraz Wam porównam z tym podkładem, jak sobie... No, ten jest chyba troszkę ciemniejszy. Chociaż, zobaczcie. Tutaj mamy Fenty,
Tutaj mamy Glam Shop. Nawet w kamerze wygląda to, że ten Glam Shop jest jaśniejszy niż ten. Powiem Wam, że mi się podoba ten kolor. Jestem zadowolona. Myślę, że mogłaby być ta 105. Jeszcze raz sobie porównajmy. Tutaj mamy Fenty, tutaj mamy Glam Shop. Nawet Glam Shop wygląda na jaśniejszy w tym porównaniu, ale tutaj wiadomo, światło wariuje, to nie ma co porównywać do ręki, najlepiej na twarzy. Ale ja jestem zadowolona za jedną, nawet nie jedną trzecią, bo tutaj jest 159 zł kosztuje ten podkład na Sephorze. Ja go kupiłam za 50 zł, ponieważ dla pani był niedobry kolor, czy coś tam miała napisane. Więc ja po prostu, jak zwykle na Vinted, czuję, że wygrałam życie. Ale nie przedłużając, przejdźmy do kolejnej paczki. Jeśli jesteście zainteresowani, mam bardzo dużo podkładów, możemy sobie zrobić jakiś test podkładów, czy właśnie jesteście może zainteresowani tym z Fenty Beauty, możemy go porównać do Tarte, możemy go porównać do Glam Shopu, do NYXa, do Benefitu. Możecie dać w komentarzu jakąś propozycję, ja chętnie zrobię taki test pół na pół twarzy, porównamy jak to wygląda. Jeszcze chciałabym Wam tutaj pokazać, bo sobie czyściłam rączkę z tych podkładów. Trochę duży, nie? Kupiłam sobie ostatnio z Everline, ostatnio mi się ten kokosowy 2 w 1 sprawdzał, ale o tym już powiem w pustym pudełku, nie będę tutaj zawracać głowy. Oczywiście linki do wszystkich rzeczy, które kupiłam, znajdziecie w opisie. Wszystko Wam podlinkuję, żebyście byli na bieżąco. Gdyby ktoś chciał coś kupić, ja się już zabieram za drugą paczuchę. Jak widać, trochę zdewastowana, chyba dużo przeszła. Mam nadzieję, że tutaj jest coś fajnego. Paczka dla debila, jest napisane otwórz tutaj, a ja otwieram, a ja rozcinam, no ale nieważne. Oho, pudełko z Sephory, opakowanie z Sephory. Tutaj ładnie w papierek mam zawiniątko. Już pudełko stąd autuje. A co mamy w naszym zawiniątku? Mamy kolejne zawiniątko. Ja nie chcę takiego już macanego papieru przez kogoś. I mamy tutaj dam da da dam The Ordinary. Ordinary, czy jak to się tam czyta? Ordinary. Jest to peeling kwasowy AHA 30% plus BHA 2%. Jest to tak zwany krwawy peeling. Już Wam pokazuję, otwieram, już wyciągam, nówka, sztuka, nieśmigana, karteczka w środku. Proszę, w ten sposób tak wygląda. Jeśli mieliście już do czynienia z tym peelingiem, wiecie, że on jest dosyć mocnym peelingiem. Już Wam pokazuję, wygląda to rzeczywiście krwawo. Tu na ścianie jest on dosyć rzadki, bardzo ładnie pachnie. Ja już zużyłam jedną butelkę. Był problem z dostaniem tego peelingu przez długi okres czasu. U mnie w Douglasie pojawiły się kosmetyki The Ordinary i niestety nigdy nie było tego peelingu. Jest to drugi raz, jak ja zamawiam go przez internet, ponieważ nie da się go nigdzie kupić. Kupiłam go oczywiście na Vinted za 35 zł. Od pani. I już Wam czytam, co tutaj jest napisane. Znalazłam go dostępnego, ale pewnie na chwilę, bo on bardzo szybko schodzi. Jest on dostępny na stronie Cosibella za 32 zł plus wysyłka. I co tutaj jest napisane o tym produkcie? Mamy tutaj napisane, co on zawiera. Nie będę Wam czytała tego wszystkiego. Sok z liści aloesu, ekstrakt z liści pieprzu, kwas hialuronowy, wyciąg z korzeni marchwi, witaminę B, pieprz tasmański. Działanie produktu przeczytam Wam, bo to jest najważniejsze. Reguluje pracę góroczołów łojowych, czyli naszych wągrów, pryszczy, to czego chcemy się pozbyć. Naprawdę, ja go używałam, on jest silny, można czuć, jak ma się delikatną skórę, to może piec nawet bardzo. Ja mam taką średnią skórę, delikatne czułam takie pieczenie, ale nie zaleca się go trzymanie na buzi dłużej niż tam 10-15 minut, z tego co pamiętam. Działa antybakteryjnie i przeciwzapalnie, to też jest bardzo ważne w takich produktach. Mało jest takich produktów, które rzeczywiście mają takie specyfiki w sobie. Oczyszcza zaczopowanych uść gruczołów łojowych, czyli tak jak mówiłam, nasze wypryski, nasze wągry, wyrównuje koloryt, co jest wielką prawdą, bo ja po prostu, jak nie miałam, już Wam pokazuję czego, jak nie miałam tego,
to używałam cały czas tego. Ale to i tak się nie porównuje do tego, ponieważ złuszcza zdrogowa całą warstwę naskórka. Spłyca drobne zmarszczki, blizny i naprawdę to działa. Przy regularnym stosowaniu wpływa korzystnie na strukturę skóry. Ja naprawdę go serdecznie polecam raz w tygodniu zrobić sobie taką maseczkę peeling krwawy. Tutaj jest napisany sposób aplikacji, oczywiście omijać okolice oczu i ust, bo można sobie je podrażnić, skrzydełek nosa. No i tutaj akurat na tej stronie nie mamy napisane. Właśnie, jest jednak napisane, znalazłam. Jest napisane, pozostaw na nie dłużej niż 10 minut, następnie dokładnie spłucz letnią wodą. I to jest bardzo ważne, żeby dobrze to spłukać, żeby to nie dostało nam się do oczu, do nosa, bo możemy sobie podrażnić właśnie te okolice. Ale jest on naprawdę dobry, ja go polecam, stosowałam, zużyłam całą butelkę, byłam bardzo zadowolona. Dzisiaj tylko zmyję makijaż, wieczorem na pewno z niego skorzystam. I przejdźmy do ostatniej paczuchy. Już do Was wróciłam, nie uwierzycie, moja paczka była tak zastreczowana. Tu było milion warstw streczu i milion warstw taśmy. Już myślałam, że po prostu się poddam i tego nie otworzę, ale nareszcie udało mi się. Cudownie zapakowana. Oczywiście chyba wszyscy kupują dużo z Sephory, ponieważ tutaj Sephora rządzi, ale takiego pudełeczka jeszcze nie widziałam, na pewno mi się do czegoś przyda. I tutaj mamy... Wyciągam papierek. Mamy tutaj zestaw z Hello Body. Cały zestaw kupiłam za 112,95 z wysyłką. Mam tutaj, po kolei Wam pokażę. Jest to Coco Smooth, jest to krem pod oczy, aktualnie bardzo zimny. Zaraz jeszcze tutaj sobie spojrzę, czy mają one jakieś daty. Boże, jak pięknie pachnie. Nie ma żadnych dat. I to jest cena za cały zestaw. A teraz Wam będę po kolei opowiadać o każdym produkcie i powiem Wam, ile kosztuje na stronie Hello Body. Oczywiście linki Wam zostawię w opisie filmu do każdego produktu. Coco Smooth, jest to krem pod oczy, 15 ml. Krem pod oczy, który pozostawia skórę gładką i miękką. Ekstrakt z kory cedru daje efekt korektora, pomagając zmniejszyć pigmentację oraz widoczność cieni pod oczami o puchliznę. Czyli te wory, o którym Was ostatnio mówiłam. Nie mówicie nic, że trzymam do góry nogami, ja nie wiem. Oparty o działanie wygładzające masło shea i ostro pestu, połączony z olejem kokosowym o właściwościach nawilżających. 99% pochodzenia naturalnego. Produkty są wegańskie, nietestowane na zwierzętach, bez silikonów, parabenów, mikroplastików. Mam nadzieję, że w końcu przestaną mi po tych kremach wychodzić te wypryski. Że te kremy i mój kwas pomogą. I ten malutki oto kremiczek kosztuje na stronie Hello Body 99 zł i 99 groszy. Chciałabym przypomnieć, że ja całe moje zamówienie zapłaciłam 112 zł, czyli ten malutki kremik to już jest cena całego naszego zestawu. Kolejnym produktem jest Coco Soft. Jest to krem na noc. Detox Night jest tutaj napisane. I co on robi? Odżywczy, detoksykujący krem na noc, który nawilża, wygładza skórę, zawiera masło karité, chyba tak to się czyta? Nie wiem. Które wygładza cerę i pomaga wyrównać poziom pH skóry. Zawiera olej z awokado, o właściwościach nawilżających i regenerujących, zawiera ekstrakt z tofu, który oczyszcza Twoją skórę podczas snu. Jego pyszny kokosowy zapach sprawi, że całą noc będzie słodka. I oczywiście tutaj mamy troszkę zmienioną formułę, bo jest 98,7 pochodzenia naturalnego, czyli już nie 99 i on kosztuje, moi drodzy, już Wam pokazuję z bliska, nie wiem jak to zrobić, może tak. On kosztuje 99 zł i 99 groszy, czyli mamy już 200. I są to produkty nowe. Proszę bardzo, one są nowe. Ten też jest nowy. Tu ja wcisnęłam akurat kawałek. I kolejnym produktem, który wchodził w skład tego zestawu, jest
Krem do twarzy na dzień, Coco Day. Kosztuje on na stronie 134 zł 99 groszy. Jego opis podaje: idealnie nawilżona skóra przez cały dzień. Krem na dzień, który zapewnia skórze miękkość, wygładzenie i doskonałe nawilżenie. Wzmacnia naturalną barierę ochronną skóry, chroniącą przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi. Zawiera mieszankę naturalnych olejów kokosowego i migdałowego. Zawiera ekstrakt torfowca o właściwości antybakteryjnych zapobiegającym postawianiu niedoskonałości. Smakowity zapach kokosa wprawia w doskonały nastrój od samego rana. I tutaj mamy formuła w 99,3% pochodzenia naturalnego. I to jest też kolejny produkt, który jest nowy. Czyli tutaj już mamy 330 zł za te trzy produkty na stronie. Oczywiście można je kupić w zestawie taniej, ale polecam Vinted poszukać. I kolejnym produktem, ostatnim, który miał być z tej paczki, jest Coco Wow. I już Wam opowiadam o Coco Wow. Jest to matująca różowa maseczka Coco Wow. Mi się to przydaje, jeśli chodzi o mat, ponieważ moja skóra jest dosyć tłusta. Tak wygląda słoiczek. Oczywiście wszystko zalakowane, zamknięte. Wszystko pięknie, musiałam obejrzeć, czy na pewno. I opowiem Wam teraz o tej maseczce. Ta maseczka kosztuje troszkę mniej niż ten krem. Ten krem jest najdroższy. Ta maseczka kosztuje 119,99. Więc w sumie taka maseczka tyle, co kosztuje na stronie, tyle, co ja zapłaciłam za cały ten zestaw. Zawiera różową glinkę z kaolin, które wchłaniają zanieczyszczenia i nadmiar sebum, czyli o to, o co mi chodzi, bo ja mam tutaj w strefie T strefę bardzo przetłuszczającą. Głęboko oczyszcza pory, też się przyda, na pewno, jeśli chodzi o nos. Zawiera ekstrakt z magnolii o właściwościach antybakteryjnych oraz pantenol. Język mi się plącze, jestem zmęczona, wybaczcie, wstałam o 3:30, więc ma prawo już mi się plątać. O działaniu przeciwzapalnym, który zwalcza podrażnienia skóry. Doskonale matuje i wygładza cerę. Język to już mi... Nieważne. Tutaj chciałabym do porównania, na przykład używałam teraz Eveline Rich Coconut i teraz sobie poużywam tego Coco Day, bo to też jest na dzień. Zobaczcie, już zużyłam praktycznie pół słoika, codziennie używałam i wydaje mi się, że taki średni jest ten produkt, no ale o tym kiedy indziej. I jeszcze pani do mnie napisała, u której to zamówiłam, i powiedziała, że w gratisie dorzuci mi tutaj maseczkę Coco Treat. Treat, trat, nie wiem jak to się czyta, ja powiem treat. I ta maseczka jest dostępna na Hello Body i są w jednym opakowaniu cztery maseczki. Kosztują 84 zł, czyli można powiedzieć, że jedna taka maseczka kosztuje 20 zł. Jest to maska w płachcie z kwasem hialuronowym, która działa cuda. Jest tak napisane. Zapewnia głębokie i długotrwałe nawilżenie. Minimalizuje podrażnienia, łagodzi wrażliwą skórę. Pomaga wygładzić i zmiękczyć skórę. Zawiera organiczny sok kokosowy, organiczny ekstrakt z korzenia lukrecji. Jezus, nie lubię lukrecji. Mam nadzieję, że to nie pachnie niczym lukrecja. Glicerynę i kwas hialuronowy. Formuła 99,5% pochodzenia naturalnego. I tutaj z tyłu mamy, jak używać maseczkę. Ja się zdziwiłam, że pani to zmieściła wszystko w takim małym pudełeczku. Tak ładnie poukładała. Naprawdę jestem zadowolona z tego zakupu. Dostałam tyle kupiłam produktów i jeszcze do tego pani mi dorzuciła gratisa, więc naprawdę taki zestaw Hello Body kosztowałby mnie, zaraz Wam podliczę, 470 zł. Nie na Hello Body, jakbym chciała kupić każdą rzecz osobno. Oczywiście podlinkuję Wam te wszystkie rzeczy. To już na tyle na dziś. Nasze produkty wyglądają w ten sposób. Ja jestem bardzo zadowolona z zakupów. Teraz już ostatnia paczuszka czeka na nas. Aktualnie jest chyba w Holandii, nasza paczuszka z Shein. Dosyć fajnymi rzeczami, dla mnie ciekawymi, szkolnymi, domowymi, troszkę biżuteryjnymi, więc czekajcie na kolejny film z Shein. I tymczasem dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Jeśli podobają Wam się takie filmy,
Nie zapomnijcie zostawić subskrypcji, żeby nie ominął Was żaden film. I oczywiście, jeśli podobał Wam się film, zostawcie łapkę w górę. Mi jest zawsze bardzo miło, jak widzę dużo łapek w górę, dużo komentarzy. Chętnie na nie odpisuję, lajkuję, serduszkuję. Naprawdę, jesteście wspaniali. A jeśli chcecie zobaczyć na przykład, jak używam kwasu, korzystam z niego, na pewno nagram filmik na TikToka, gdzie też Was kieruję. Macie mojego TikToka i Instagrama na dole. Wszystko tam będzie. I dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!